Witajcie wszyscy! Z tej strony Gwiezdny Klucz i dzisiaj jest niesamowity dzień, gdy mam przyjemność pokazać wam grę Rozgotowani 2. Jak zwykle nie jestem tu sam, jest ze mną... Siostra! Tak. I tak na przyszłość, jeśli dziwnie brzmiał podczas nagrywek tych, co niestety mikrofon musi być całkowicie inaczej ustawiony. No, rozumiecie, żeby siostra też było słychać, żeby nie zasłaniać jej połowy ekranu. Tak więc mniejsza z tym, zobaczymy jak to będzie. Ja gram na klawiaturze, siostra na padzie i zapraszamy do pięknej rozgrywki. Miejsce numer 1. No i oczywiście piękna fabuła. O, właśnie myszkę muszę schować, bo ona będzie przeszkadzała. O, ta gra oparta jest na faktach. Zmieniono jedynie imiona, miejsca i warzywa. Jakie mroczne. Teraz po herbatce. Mówiłem, że będą problemy ze słyszalnością, to niestety nie moja wina. Wreszcie! Jak widzicie, jest po polskiemu. Tak długo czekałem na ten moment. Zadaliśmy sobie tyle trudu, aby zdobyć kulinarnego Nobla. Kevin oczywiście gra w jakąś grze albo ogląda telewizor, jak zwykle. Kevin, spójrz tylko. Oto słynny Necrom Niam Niam Ikon. Necronomicon 2.0 normalnie. Graveyardzie dopiero co go dają Von Schoffi, tutaj też pojawia się. No proszę. O, przepis. Jaki mroczny. Ty jesteś pies. Hał. O! Hał. To masz na myśli mówiąc, że to niebezpieczne. Nie wygłupiaj się. Ta książka zawiera sekretny przepis na osiągnięcie mistrzostwa w gotowaniu. Wielkie miejsce rozpuść cukier w ciepłej wodzie, a następnie wymieszać z drożdżami. Zostaw do wyrośnięcia, aż drożdże zaczną przypominać gęstą, kremową pianę. Ja wiem, co to będzie. Nie psuje cukru. Au. Dodaj sól i olej, a następnie dodaj mąkę. O, chleb będzie. Chleb? Ugnieś ciasto i przykryj wilgotną ściereczką. I uwaga, uwaga. Dom, dom, dom. Pozostaw do wyrośnięcia. Cmentarz. Lepo zombie. Rośnie i rośnie. Mówiłem, chleb o zombie. Nie, nie, nie. To nie tak miało być. To niemożliwe. Och, no już ja bym był lepszym królem cebulą. Drożdżo zombie. Chleb o zombie. Sucharos. Jakie suchary? Chlebo, to jest chleb. No faktycznie. Chleba chyba nigdy nie widziałeś, że jest jakiś suchar. Tosto. To są tosto zombie. Bardziej przepraszam, chlebo. Co to za błąd? Nie, no bardziej jakiś chleb, bo są jeszcze bagietki, więc chleb o zombie. Mówiłem chleb. Lubię chleb. Chleb smaczny. Jak moi najlepsi kucharze, a przynajmniej ci, których akurat mam pod ręką. Spróbujcie zrobić wszystko, co w waszej mocy, bla bla. Aby ich pokonać. Wyglądają na wygłodniałych. Przygotujcie się. Jej, będzie można rzucać żarciem. Tak. Chyba, że mimo nie znam sterowania na klawiaturze, więc będzie ciekawie. Ani ja. Jej, mogę biegać. Szpacja? Szpacja. Szpacja? Teraz czym się rzuca? A, cytrulu się rzuca. Czemu nie mogę rzucić talerzem? Ty mi dajesz talerz. Bo lubię rzucać. O. Weź sałatkę wydaj lepiej, a nie walisz żarciem jak szalony. Patrzaj, czas nie leci. No nie, bo musimy najpierw pierwszą sałatkę wydać. To ty mi narzucaj składników i ja wszystko przeszykuję. No dobra, dobra. A potem dopiero zaczniemy wydawać. A ja się będę bawił rzucaniem mięsem później, bo rzucać mięsem jest pięknie. Hej. Mała ciekawostka dla ciebie, siostra, jako że ty nie ogarniasz życia. Rzucać mięsem oznacza też mówić strasznie wulgarnie. To wiem. Więc będę rzucał w ciebie mięsem. Nie wolno. Ani nie szybko. Jej, mam żracie. Zobacz, ile już tych zapasów ci narobiłam. Wiem, że ty nie lubisz pomidora, ale i tak ci go kroję. Nie lubię pomidora bez przesady. Kepacz lubię. Ło, ogórek. To będzie najbardziej zaawansowany zamówienie, jaki istnieje. Łocie! Czemu mi ogórka nie dawałeś do osiekania? Bo po co? Po co tej zielonej parówki mi nie dawałeś? Ej. Zieloną parówkę. Twoje skojarzenie są masz zbyt dziwne, mam tak. Czemu? Kiedy ogórek jest parówką? Nie powiedz. Warzywna zielona parówka, no. Co tu mówić? No wiesz,
ogórka można nazwać na różne sposoby, ale parówką? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Rzuć ogórki, rzuć tą parówkę. Prędzej bym rzucił talerzem albo batelnią w ciebie. Tyle się nie da. Nie próbowałaś? Próbowałam. Nie próbowałaś, bo dopiero zaczęliśmy w to grać. A czym się przyspiesza? A, altem się przyspiesza, dobra, no. Pięknie. Już nie. Umiem w to grać. Umiem, umiem daj, wszystko. Bo już nie mam co robić. No i w ogóle widzę, że to jest jakiś mnożnik sucharów. Zasilnik sucharów, napiwków. Zaraz mi tym sucharozą swoją. Parówkami? Nie, parówkami mnie nie zarazisz. Jestem mięsoodporny. No weź zacznij wydawać. Przecież wydaję. Daj, utknęła. Płata mi utknęła. Podnieś z ziemi. Nie mam jak. I przez to, że nie masz jak, to teraz nie zdążymy. I nie będzie trzech gwiazdek, jak ci to mówię. Będą. Nie będzie, bo nie zdążymy. Wydaj. Ci mówię, nie będzie trzech gwiazdek. Będą. Nie będzie, bo my nie zdążymy. Proszę, wydaj. No wydaję i co? I nie będzie, nie ma trzech gwiazdek, będzie zabrakło. Będą. Nie będzie, będą. Bo zabrakło. Ja ci to mówię, siostra. Zaraz zobaczysz, że będą. Nie będzie. To horda umiera z głodu. Tak się siadka. Au. Au. Nie, Kevin! Nie zgrywaj teraz bohatera! Szybko! Wracajcie do zamku! Odwrót! Czemu on nie pobije swoim cebulaną różdżką tych zombiaków? Nie wiem, ale ja tam się... Przemówiłem, że są tam bagietki, to są chlepy. Jesteście moimi najlepszymi kucharzami, a jeśli chodzi o zwalczanie apetytu... Może ja to lepiej będę czytał? Musicie się jeszcze wiele nauczyć. Wraz z Kevinem możemy powstrzymać te potwory przed wejściem do zamku, ale tylko na chwilę. Jednak jeśli drożdże zombie rozprzestrzenią się poza tereny zamkowe, obawiam się o los cebulowego królestwa. Musimy działać szybko. How? Oczywiście, królewski filiżans właśnie został ulepszony. Wygląda na to, że po raz kolejny losy królestwa spoczywają w waszych rękach, drodzy kucharze. Siadajcie za kółko, ruszajcie w drogę i nauczcie się nowych przepisów. I na miłość cebulową, nauczcie się skuteczniej współpracować. Nierealne. To może być trudne. To pa. Czekaj. O, patelnie. Czy mnie tam widziałem patelnie? Pewnie to ciągle będzie lecieć. No cóż. A po co? Ja nie lubię chodzić, ja wolę jeździć. Brum, brum. No, brum, brum, żebyś wiedział. Brum. Dobra. Brum, brum. No, to już cały odcinek będziemy się jeździć, tylko w kółeczko. Nie! Tak. Nie! No co innego można robić? I co są trzy gwiazdki? Co? Nie rozumiem. Są różne tryby. Klasyczny, fabularny, przetrwanie. Okej. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No, ja jak ostatnio grałam, to były typa. Dobra, no to jeździmy w kółeczko, bo nie ma co się śpieszyć. Jest. Nie. Nie chcesz jak najszybciej te gry kończyć, żeby mieć to za sobą? Ani w ogóle bym w to nie grał, ale... Duszy! Nie, nie będzie łatwe. Z tobą nic nie jest łatwe. Tak? Ale najłatwiejsze rzeczy potrafi zmienić w kaczankę. Sashimi! Kto kroi krewety, kto kroi ryby. Ja będę biegał w kółko. Okej, okay, czyli ja się zajmuję wszystkim. To ty kroi... Nie palę żarciem jak szalony, tylko... Ty krewety. A po co? Ryby smaczniejsze. Czekaj, jeszcze nie leci czas. No brawo! Dobra, zajmij się. Normalnie trochę. 10 punktów do Hufflepuffu za to. Na YouTubie nie muszą wiedzieć, że należy do Hufflepuffu. Tu i tak będą to wiedzieć. To jest powód do dumy. Hufflepuff najlepszy. Przestań! Ale ja nawet nie zacząłem, co mam przestawać. Ja tylko powiadam o tym, jak bardzo jestem dumny z tego, że mają siostrzeczkę, że dostał do Hufflepuffu. Przecież to nie... To talerz z ziemi, idealnie. Tak, dobra. I ryba z ziemi też.
Dobra, chyba możemy zaczynać. No, no to już daj krewetkę. Nie krewetkę, geniuszu. Czemu nie? I staraj się dawać po kolei. Nie. Po co? Tak, bo to wzmacnia naszą... No... Ilość... No shit, Sherlock. Jakbym, żebym tego nie odkrył jeszcze. Dobra, się. Kolejna ryba. Ryba. Krewetka. To ja pokroję krewetkę. Bum. Kolejna ryba. I rzucę ją na ziemię. Bum. Kolejna krewetka. Nie nadążamy. Bum. Nie nadążamy z zamówieniami. Jest ich za dużo. Bardzo dobrze. O, krewetkę chcą temu dać. Jeszcze nie, jeszcze A nie. Po co? Mamy już przecież nam trzy gwiazdki. Kolejna zaliczone. Ryba, mamy już trzy gwiazdki, to po co się starać? Na czwartą. Nie ma czwartej gwiazdki. A jest dopiero po ukończeniu? Jest, nie jest coś takiego jak czwarta jest. Gwiazdka. W Overcookcie dwójce jest czwarta gwiazdka. Nie. Tak. Coś jakieś dziwne. Zwidzę czy coś. Nie zwidzę, tylko prawda. Nie ma czwartej gwiazdki. Jest. Nie, siostra. Jakim jestem gwiezdnym kluczem, to ja wiem, że nie ma czwartej gwiazdki. To chyba, że nie nazywam się gwiezdny klucz, to wtedy może istnieje. Wydaj, ja wydam krewetkę. Mhm. W ogóle nie wiem, widzicie, w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale moja postać jest jakimś kozorożcem morskim. Ja jestem póki co myszką. To nie było, nie wiem, co to za kozorożec morski. Ej, zostaw! Poza tym, że jest kozorożcem morskim, więc... No narwal ryj jakiś, no. Więc ja po prostu lubię, ja lubię kozorożce wszelkie właśnie, czyli wszystko, co ma rugi, może tym dźgać. Chciałam jak bez talerza. A najbardziej to jest koza. Po prostu jedno po rybę. Po co? Szkoda czasu. To lepiej krewetki serwować. Nie, lepiej już nic nie robić i odpoczywać. W końcu już zaleciliśmy ponad normę. Ryba, chodź. O, krewetka. Mocno chyba ponad normę. Za mało. Dla ciebie pewnie. No to dlatego, że ty cheatujesz zamiast uczciwie grać. Każesz jakieś robić zawczasu. Nie wiadomo po co nawet. I tak byśmy mieli bardzo taki dobry wynik. Nie, coś z tym. Przecież nie umiemy w to grać. Nie, nie umiemy. Nigdy się nie naumiliśmy. Lepiej gram... A ty staje się trochę ciszej klikać na tym padzie. Tak lepiej? Jak głośno słychać te przyciski, mikrofon pewnie wychwytuje. To jest... Nie... Niemożliwe, patrzę na to, że i mój mikrofon nigdy nie... 1644! I mówiłem, nie ma czwartych gwiazdek. Nie mam rację. A król cebulasy tańczy. Emotki. I niech będzie to. I oczywiście trzeba najlepszy jaki jest. Zobaczę, tańczę. Nie, nie tańczysz. Machałam ręką. Nie spam tak w przyciski, proszę cię, bo mikrofon to wszystko wychwytuje. Teraz można jeździć już w kółeczko do końca. Nie. Nie w tę stronę. Czemu nie? Tam jest jeden, dwa. O, tam tylko przez ściany nie przejedziesz. No to, ja mam przyjechać, jak tu same ściany są. Tu jest dziura. Pięknie. No. Bardziej w bok. O, tak. Znowu, a mnie się obróć. Nie ta strona. Nie ta. Nie. Ale fajnie można drzewo ruszać. Jakiś mózg, a nie drzewo. To jest drzewo. To nie jest drzewo. To są drzewa. To są mózgi. A potrzeba dwóch gwiazdek, żeby to móc zrobić. Cześć. Za dużo, że nie musimy w ogóle grać w tą grę, bo wygraliśmy już całą. Suszy, tak. Suszy. Dobra, to ja idę gotować glony. Glonów się nie gotuje. Glony na talerz. Gotuje się, glony są najsmaczniejsze, jak się je ugotuje. No. Glonów się nie gada gotować. To do śmieci. I talerz też do śmieci. Ja się zajmuję ryżem. A ja się zajmuję niczym, bo mi się nie chce. Siekaj rybę chociażby. Po co? Po co ma siekać rybę, jak te glony nie można ugotować? Niegotowane glony są niesmaczne. To po co mam kroić więcej ryby? A? Czyli to cztery suszy chcesz zrobić już od razu, czy jeszcze więcej? No, możesz zacząć wydawać. Po co? Okej. Dobra, to jeszcze tylko trzeba dosypać glonów do tego suszy. No dobra, możesz wydawać już. Nie. Czemu? Ja nie będę wydawał. O! Ja mam wydawać? Widzę coś fajnego.
No dajcie mi uciec z tej kuchni, ja nie chcę, ja nie chcę tu być, dajcie mi uciec. O, ryż. Wyjmij! Wyjmij, Boże! Po co? Żeby się nie spalił, geniuszu. Ale spalony ryż jest smaczniejszy. Tak, najlepszy ryż, jaki jest, to jest surowy ryż. Nie. On? Dobra, mój kozozoru, zawrół się morski, gotuj. Masz. Mam gotować, ja wydaję suszy, a nie gotuję. To mi karmę. A nie oddaję garków. Ja się zajmuję szykaniem ryby i gotowaniem suszy. Ja gotuję. Tak, to pewnie, tylko roznoszę glony i ryby. Wydaje. Więc nie rozumiem w takim wypadku, jak tak patrzę na tę grę, co? Ludzi, którzy ponoć w tym wszystkim jeszcze jakoś noszą to wszystko. W sensie noszą talerze czy coś. Po co, jak to można wszystko przecież w takim miejscu składować? Bo czasem trzeba je myć. A tutaj nie trzeba myć, więc po co tutaj by to ruszać? No właśnie, to nie ma sensu tutaj, gdzie nie trzeba. Gra jest za łatwa. Na razie. Jak na razie? Chyba ciągle będzie taka łatwa. Ty człowieku, nie pchaj mnie. Ja tu ci żracie gotuję. Żracie. Tylko ja umiem mówić pewnie, bo żracie, ty nie umiesz. Ty robisz żarcie prędzej niż żracie. Dzięki, jeszcze glony mi zasłoniłaś. I dałaś mi dogotowany ryż. To można już przestać? Nie. Czemu nie? Czemu nie? Przecież mamy dobrze. Masz. Już za dużo nawet. Po co ci więcej, siostro? Żeby mieć więcej? Ale czego więcej? Przecież już nie będzie. Ludzie wiedzieli, jak ja umiem w to grać? Ty nie umiesz, nigdy nie umiałaś i nie będziesz umieć. Umiesz to nagle i sama serię zrobię. Tutaj zobaczymy, jak dobrze ci będzie. Samemu jest strasznie trudno. No to nie martw, że umiesz. To ja ci pomagam. Umimy. To ja umiem, ty nie umiesz nic. To ryż gotuje? Gotować ryż to jest najłatwiejsze zadanie tutaj. Przynajmniej nie musisz kroić noża, jeśli... Kroić noża, tak. Moje słowotwórstwo już się zaczyna uruchamiać. Mhm. No to cóż. Jeśli wy też lubicie kroić noża, to dajcie o tym znać. Ja nigdy nie kroiłam noża. Nigdy? Ty jeszcze byłem przed tobą. Ale nie wiem, ty w sumie jeszcze gdzie jesteś? Przystań! Ale ja nawet nie zacząłem. Brum! O, patrz, trzy gwiazdki były wymagane. Te wymogi są takie dla jełopów dosyć mocno. Skamy żarciem, brudny talerz, o nie. Ty myjesz, mi się nie chce. No dobra. Ja będę stał. I kroił. Krewetki. To masz ryża. Krewetki. Tej krewetki, bo tutaj czas już zaczął od razu płynąć. Serio? No. Masz ryż. Ja ci rzucam. Po co mi dajesz ogórka? Bo jest potrzebny. No, zaraz. Po co niby? A, do suszy. Jak można jeść suszy z ogórkiem? Przecież suszy bez ryby to nie jest suszy. Jak w moim odczuciu. Tak, w sumie teraz jeszcze jedna rzecz. Czy krewetka też jest traktowana jako ryba? Chociaż nie wyobrażam sobie suszy z krewetką, więc no. A teraz dawaj ogórka, bo chcą jakieś dziwne chińskie podróby, jest tylko suszy. Więc no. Ale suszy jest. Nie, suszy jest japońskie. Japońskie? Tak. No człowieku, to w świecie jeszcze nie wie. A teraz dawać ryż. Dziwne, żebyś wiedział, jak jesteś taka mała. Przestań. Ja nawet nie zacząłem. Szybciej gotuj, bo to suszy chcą. I porzucam ogórem. Też rzucę w ciebie ryżem. Niech leży na ziemi, taki pyszniejszy. Z domieszką ziemi i pijaku z podłogi. Ej, weź to sobie. No, fajnie, tylko talerza nie mam teraz. Już ci będę od razu z ryżem dawać. Kup jak chcesz, bylebym po prostu mógł wydawać suszy. Czemu mi tyle tego narzucałeś? Bo mogę. Dobra. Nie możesz. Krewetka na później. Glon. Glon mieszamy z tym. Teraz trzeba ogóra. Będzie suszy. Potem dwie krewetki. Czy potrzebuje dwa puste talerze? Ale nawet trzy krewetki. To trzy puste talerze potrzebuje.
Dobra. I zobaczymy, jak pójdzie. Pewnie też będą trzy gwiazdki znaleźć, bo aż za dobrze nam idzie. Tak zostało. Nie, po co? Żadnego wyzwania nie ma w tej grze. Ale jeszcze dodatki są. Mhm. Ty mi mówisz o jakichś dodatkach, jakby nawet jeszcze nie jesteśmy chyba w połowie tej gry. Nawet dobra, nawet 10% się nie ukończyliśmy, a ty już mi mówisz o jakichś dodatkach. No bo wiem. Dodatki do tej gry istnieją. No tak, tylko po co mi to mówisz, jak my naprawdę mamy jeszcze daleko do tego wszystkiego. Ja bym nie mogę rzucać garkami. Coś mi powie? Nie wiem. Ale na czym? Dobra, teraz potrzebuję talerza pustego na krewetę. Już myję. My krewetki są dosyć dobre, pamiętam kiedyś jeden gdzieś tam chyba. Były królewskie w maku. Naprawdę fajne były. Ale od dawna ich nie widziałem, więc. Jak ryba smakują? Ryż, 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 nie, ryż. Nie, siostra, krewetki mają taki inny smak, ale fajny. A teraz rzucaj tym ogórem. Po co ci ogór? Sam marudziłeś. No bo muszę. No. I już nie zdążę przez to, że pierwszy ogór nie trafił. Pierwszy ogór nie trafił, wcale to nie ja nie trafiłam. No ogór nie trafił, nie ty. Dobra, znowu sobie król cebul tańczy. I w sumie mamy 21 minut. Normalnie, nowy standard od... Co to? Ukryte poziomy Kevina. A. Dobra, zobaczymy jeszcze sekretny poziom. Cięższe z tego, co mi się kojarzy. A co za różnica, ja chcę ukryty poziom, na tym będziemy kończyć przygodę na dzisiaj. Mówię 20 parę minut. Teraz tylko pytanie jeszcze, kiedy ja w sumie opublikuję ten odcinek. Bo w dniu, w którym to nagrywam, już były dwa, więc... no... Jutro o ser... Idealnie, kiedy wybije północ. Siostro, bez przesady. Nikt tego i tak nie obejrzy. Jutro będzie... Gotowanie na parze! Posiekaj mięso lub warzywa, wymieszaj je z mąką, a następnie gotuj wszystko na parze. Ja chyba mam mieszal... Nie. Tak, nie, ja mam mieszanie, ty masz parowanie. A, może ja myślałam. Siek. To wystarczy od razu tylko ugotować. Mąka, potrzebuję mąki. Mąka, dawaj mąkę. Moja masz mąka. Masz mąkę. Moja... Czemu puściłem mąkę? Masz. Dobra, to ja idę zmieszać mąkę z mąką. Czemu nie? To było... To się może źle fajnie skończyć, dobra. Ryba gotowa. Tutaj też od razu czas leci. Uważaj, bo ci się zaraz wybuchnie. Nie wybuchnie, to się naelektryzuje. Tyle akurat wiem. Pewnego wspólnego znajomego. Który mi o tym powiedział. Znajomy. Mój może nie, ale mój tak. A, dobra, tutaj kolejne mięso z mąką zmieszam. A tutaj jeszcze trzeba myć talerze. To się umyję, jak już będzie brakowało. Ale na razie tutaj muszę mięso z mąką zmieszać. To co je? To jest normalne. W sumie tak. W niektórych krajach się je takie dziwności. Dziwności. Tak. Nawet jak nie istnieje to co... Tak, to jest mniejszy neologizm niż niektóre, które już mówiłem. Przykładowo krojenie noży, albo pewien tekst, który przypominasz każdemu przy każdej okazji. Ryba! O tytule spało mu się chciać. Nie po kolei. Ja się, no jeszcze jest po kolei, ale teraz będzie nie po kolei. No na pewno. To ja mieszam, to oddaj mi moje miski, ja zmieszam kolejne mięso z mąką. To ja sobie przygotuję rybę. Dobra, przygotuj rybę. A ja będę mieszał mięso z mąką, bo mięso z mąką jest smaczne. Żeby coś, ale talerze się kończą. No to dawaj brudy, to ja je umyję. Masz. Dobra, to już idę myć, a potem szybko mięso z mąką odebrać. Ten poziom nie jest taki trudny. No brawo, ta cała gra jest zbyt łatwa. Więc było jakiekolwiek wyzwania, co nic nie istnieje. To jest po prostu easy i tyle. I na przyszłość siostra mi nie mów, że ja nie lubię tej gry i nie chcę w nią grać, skoro sam ci zaplanowałem, żeby to nagrywać, kiedy tylko się jesteś pojawiło. Bardzo miły. Potrzeba jeszcze mięsa z mąką? Tak, potrzeba mięsa z mąką, więc dawaj miskę, to ja zaraz zmieszam mąkę z mięsem. Dałam ci miskę. Tak. Dobra. I to chyba będą dwie ostatnie porcje mięsa z mąką. To jest pierwsza ryba. A mięso. Znowu mięso. Mięso.
Mięso z mąką, rzecz jasna. Mąka jest podstawą mięsa. Mąka? Tak, mąka. Czy mąka? Uj, w ogóle założyłem coś nieprzyjemnego, jeśli chodzi o tę gierkę. No. Będę musiał zaraz sobie podejrzeć na podglądzie, bo... Jak to wygląda? W sensie, jak skończymy nagrywać, bo antyaliasing coś mi nie działa. Czyli? Wygładzanie krawędzi. Ej, już, nie marudź. Stwierdzam fakty. Po prostu i tak, że zaleciliśmy pewnie na 100% poziomu. Nie mięso. Mąka. Mąka z mięsem. Mięso z mąką. Jak już będzie tak z 10 sekund, to ewentualnie wydam to mięso z mąką. Masz dwie ryby do wydania pod rząd, więc no. Zdążysz na pewno drugiej. Nie zdążysz, więc musisz wydać rybę, a potem mięso z mąką. No wydawaj. No złamałaś niestety nasz ciąg, ale było widać, że nie zdążysz. Tak więc dobrze, będą 834. No, mówiłem, to... mówi, że będą 3 gwiazdki. Ledwo, 14. Bo ty namiłaś. Ja byłam zakrętowana. Ooo, mój kucharz. Twój kucharz, tak. Ale i tak zostaje jakbym kozorożcem. Tak więc no... A szkoda, że nie mam DLC-ka tego. Nie ma. Kucharek 6, tam nie ma co jeść. A co za różnica, także dziękujemy bardzo. To był pierwszy odcinek z Gotujący Lamy 2. Tak więc, no. Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie dosyć szybko, ale jeszcze nie wiem kiedy. I pamiętajcie, jak tylko skończymy to, to może kiedyś jeszcze wrócimy do Children of Morta, które miało być jeden na miesiąc, a niestety nie będzie jeden na miesiąc, bo się zepsuło się i nie możemy grać w Children of Morta. Tak więc ja już nie będę tu więcej marudził i gadał bez sensu. Po prostu trzymajcie się do następnego odcinka, pa pa, hej, hej, w ogóle. Więc trzymajcie się, hej.